Let's remix it. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z Gran Żywa Auto Online. I challenge znowu od Kamila Świdergoła. Tym razem polegając na tym, że mam wziąć Tytana z lotniska i przelecieć nim pod minimum trzema mostami i pod jednym do góry nogami. Może być ten sam z tamtych trzech. No, dzięki za takie ułatwienie, Kamil, dzięki. No dobra, więc pierwsze co robimy, to zwijamy jakiś byle jaki pojazd, bo już teraz sprzedałem za 2700 jakiegoś Jeepa, kurde, ale tego bym sprzedał za więcej. Choć w sumie nie, bo to jest sportowy. No właśnie. No właśnie, więc nie ma co się tutaj niepotrzebnie denerwować. Jedziemy na lotnisko i teraz tak, pod trzema mostami i jednym do góry nogami. Limit prób nie jest określony w challenge'u, więc 3. Zwyczajowo. Ale widzicie też zmiana zasad przyjmowania challenge'u, że teraz liczba łapek się liczy. A nie, moje widzimisię też sprawia, że zasada, że jeden challenge od innego autora do momentu wykonania też zniknęła. Ej, moment, to jest gościu z nagrodą? Ej, BUM! No nie fakiem, ty kretynie, no. Dobra. Lutuj tak długo, aż eksploduje. Hahaha, 3000. Moje. Ej, dobra, co jest z tym gościem? O kurde. No dobra, nie zabiłem go chyba. Ale 3000 i tak zarobione jest, zaczyna się dobrze. Albo w sumie nie tak źle, o, to bardziej pasuje. Oh shit, dobra. Jeden dead. Kurde, no wiedziałem, że tamten mnie złapie. No ale okej. Najwyższa pora skupić się wreszcie na przejęciu Tytana. Dobra, to się nada. W sam raz, nie jest ani zbyt słabe, ani zbyt dobre, żeby później płakać, że zostawiłem na rzecz Tytana. Dobra, policjanci nie będą strzelać, ale kurde, no właśnie, mogłem w ten sposób pomyśleć w poprzednim odcinku, kiedy miałem przejechać 30 sekund na jednym kole. No tutaj byli od razu policjanci. Też nie 30 sekund na jednym kole, co ja gadam, miałem uciekać od policjantów na rowerze, tutaj na pewno by było. To i owo, kurde, jest i buzard, ale nie, to inny challenge, zupełnie inny challenge. I to przyjęte już dawno temu. No i też podobno na stałe w bazie Meriwether też powinienem znaleźć buzarda. Nie, ale dobra, Tytan. Póki co go nie ma, ale pewnie zaraz się wczyta razem ze światłami. Światła już się wczytały, no. Na szczęście po pewnej sekundzie Tytan również. Dobra, co to jest? Zresztą nieważne. Ej, ale stop, moment, tam ktoś siedział? Nie, to po prostu inne obicie na fotelu kierowcy. Dobra, szybko, bo zaraz pewnie ktoś przyleci tutaj, będzie chciał mi zepsuć zabawę, albo nawet już ktoś celuje ze snajpy w miejsce, gdzie powinien siedzieć pilot Tytana. No ja bym tak robił, jeżeli chciałbym komuś popsuć. Fan. No ale dobra, 3 mosty i do tego jeszcze jeden do góry nogami, a do góry nogami szczerze chyba nie da się latać Tytanem. Ostatnio grając z Maciejem przeleciałem kawałeczek do góry nogami i momentalnie to się skończyło zapikowaniem w dół i kraksą. I katastrofą lotniczą. Oj kurde, problemy z oderwaniem się. Nie fajnie. Lester, jak zwykle zły moment. Dobra, ale wiecie co, to będzie pierwszy most. O kurde. Dobra, nie, nie, ci odamy radę. Oj kurde, stop, może nie. Może nie, bo tam jakieś kurcze żurawie, dźwigi, nie wiem co to jest. Ale dobra, uwaga, tutaj tak się delikatnie opracając, będzie mieli pierwszy zaliczony. Tak jest, dobra, most numer jeden. Teraz pora poszukać mostu numer 2, tam widzę z prawej strony i chyba ma też na tyle duży przestrzał, że się zmieszczę. A na szczęście mam nadzieję, że Tytany będą się respawnować, powiedzmy, prawie jak na życzenie. Dobra, uwaga, będzie drugi. Ale to nie jest ten sam chyba, nie? No mam nadzieję, że nie. Dobra, jest? Jest! Dobra, no to pozostaje ostatni, a później do góry nogami, kurde. No i wtedy pewnie będzie challenge failed właśnie, no bo się rozbije. Ale dobra, pora poszukać mostu. No ten tutaj z przede mną na pewno nie. Ej, ale już tamten. Tamten, teraz do którego, w którego stronę się kieruję już bardziej. O kurde, okna nie zamknąłem. Może słyszycie ten delikatny powiew wiatru. Ewentualnie zaraz grzmoty, bo pogoda dosyć burzowa. Ej, nie, za mało miejsca, nie zmieszczę się Tytanem. W żadnym z tych, pod żadnym z tych mostów nie zmieszczę się, po prostu.
tutaj. Nie, zbyt wąsko. Cholera jasna, no. Dobra, to gdzieś indziej. Holender tu? Nie, tutaj też za mało. Tam już są przerwy. Cholera, no nie, nie zmieszczę się. Chyba, że jakiś nawrót. Ej, ktoś do mnie strzela? No pewnie, że strzelają. O, co za mędy. No, utrudniają zabawę. Ale dobra, jeszcze delikatnie skręcić mogę. Szukając innego mostu. No szkoda było to zmarnować, kiedy są już dwa. Dobra, tamci może sobie myślą, że do nich mam zamiar celować, ale nie. Na szczęście nie, nie strzelali do mnie. Ej, tam coś przede mną. Tam, dokładnie tam. Albo mi się wydaje. Nie, to może być tunel. A do tunelu na pewno nie wlecę tytanem. Nawet ja bym miał teraz podwozie wyciągnięte i miałbym zamiar lądować. Ale dobra, pada deszcz. Czy to utrudnia w jakikolwiek sposób? Nie, ale też nie ułatwia na pewno. Nie chcę piorunem dostać. Nie, no serio, ale mostu żadnego nie widzę. Kurde, dobra, nawrót. No gdzieś tu jakiś musi być. No a do góry nogami tylko mogę jeden z tych trzech, więc ani tamtego na horyzoncie z prawej już nie mogę, ani tego dalej. Co tu? Tutaj gdzie lecę? Zbyt wąsko i zbyt nisko. Oj, kurde. Nie. Nie da rady, wybaczcie. Nie ten mościk na pewno. Pod nim nie przelecimy. Tu, na dole. Tam kanał. Nie, 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 nie. Za wąsko. Cholera. Ej, chyba że... No nie no, raz kozie śmierć. Dobra, to zróbmy tak. Teraz pod tym, pod którym przeleciałem, będę się starał też przelecieć, ale... Muszę naprawdę duży rozpęd wziąć do tego. No będzie, kurczę, raczej za wąsko. Dla takiego, kurczę, kolosa latającego. Nie, 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 raczej się nie uda, ale... Spróbować trzeba. No widzicie, próbuję się obrócić, ale jak się obrócę do góry nogami, to momentalnie zaczniemy pikować, przeciągnięcie i może się skończyć kraksą. No obróć się! No patrzcie, jak jest ciężko. W ogóle obrócić maszynę ze stanu do góry nogami, ale oj. Ale może... Nie, za wąsko. Cholera, za wąsko. Ale... Ale kto wie, no raz kozie śmierć. Nie, nie! Ej, cicho, cicho, cicho! Kurde, już myślałem, że może. Jakiś fuksem, ale nie. Okej, próba numer jeden odhaczona. Jeszcze pozostają moje zwyczajowe dwie. To kurczę, czemu jestem tutaj bliżej swojego garażu niż lotniska? Ej, moment, co za czacha na kolesiu? Ej, wybaczcie, serio, ale zawalczę sobie. Może to jest to 9000 właśnie. Koleś zniknął i zniknęła też czacha w sumie. Jeżeli odnajdziesz go ponownie, mogę ją znowu zainkasować. Okej, dobra, zeskoczmy tu. Ta, piękny przeskok, piękny. Po prostu świetny. Dobra, gdzie jest ten koleś? Za pociągiem. Nie, dobra, to odbiegnijmy tutaj, schowajmy się. Haha, przebiegła menda ze mnie. Dobra, jest tam gdzieś ktoś, coś jest. Pewnie, że jest, ale jest też i martwy. I jak? Samoan Warrior? O kurde, nie no, takiego gościa nie chciałbym zdenerwować. A w ogóle, co to za różowe auto? Odpowiedź tego kolesia. On tu siedzi. Chyba. Nie mogę go zabić. A mogę go wysadzić z samochodu. Ej, nie, 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 to jest jakiś gracz. No właśnie. Ej, ale bardzo podatny na headshoty. Nie, dobra, ale nie. Nie mogę. Niech to szlak. Trudno. O, trzeba znaleźć inny pojazd. Ej, ale też bardzo, bardzo mało życia mi zostało. Więc to się odbyło na maksymalnym fuksie. Dobra, to jest coś. Zwiniemy tego maslkara i prosto na lotnisko jeszcze raz przejąć tytana. Dobra, tylko tak, potrzebuję waypointu, żeby nie błądzić. Ale to może za chwilę, może się uda sforsować ten płot i jakiś wyskok uskutecznić, albo nie. Bo sam Alan Warrior, tak jak podejrzewałem, będzie pałał rządzą zemsty. Do mnie. Dobra. Więc skoro jeszcze tego gościa będę miał na karku, to będzie zadanie troszeczkę utrudnione, ale... Też nie jest powiedziane, że nie trafię. Kurde, trafił i on, ale ja też. On snajpą, ja assault riflem, kałaszkiem, choć mogłem karabinek specjalny włączyć. Może zginąłby trochę szybciej. Kurde, teraz ten. Lutuj, lutuj, lutuj. Strzelaj, strzelaj, strzelaj. Co jest, kurde? Aaaa!
No nie wiesz, aż sobie okno zamknę z tych nerwów. Oj, delikatnie zestawem zachwiałem. Nie wiem, czy było to słychać, jak mikrofon się kolibotał troszeczkę. Z lewej na prawą, ale dobra, stop. Tytan. Nie wolno się w ten sposób rozkojarzać. Tylko najpierw jakiś pojazd, albo w sumie nawet jeszcze wcześniej, z racji tego, że nikt do mnie teraz nie strzela, może bam. Wyznaczył waypoint. No i też w sumie chyba nie ma co zacierać. Skoro i tak pojazdów żadnych na horyzoncie, choć nie, w sumie sorry, jest tutaj. Tam ktoś stoi obok pojazdu. Czemu? Przecież takie rzeczy się mogą skończyć headshotem, zupełnie znienacka. Ej, dobra, tu jest dużo pojazdów i też widzę chyba jeden sportowy. Chyba tak. Chyba mnie oczko nie zmyliło. Nie, to jest kompakt. Nie wiem, zobaczymy. Coupé! Jak, to jest Ocelot Jackal? No przecież ja mam Ocelota Jackal, ale też jakiś numerek mam. Czy może bardziej sportową wersję po prostu tego samego. Dobra, trudno. Nie dowiemy się tego teraz. Może mi powiecie w komentarzu, czy to jest, kurde, jakaś pochodna. czy coś. Nie, dobra, no to widzimy się na lotnisku. Nie ma co tracić czasu. Trzeba znowu przejrzeć pod tamtymi dwoma mostami, jeszcze znaleźć jakiś trzeci. Dobra. Jesteśmy, więc tylko teraz pytanie, czy jest Tytan. Z takiej odległości, jak wiadomo, jeszcze go nie widać, ale no już zaraz powinien ujawnić swoje oblicze. Jest i on. Nie, dobrze przynajmniej, że Tytanów mam na pęczki, ale też, kurczę, jeżeli planujecie jakiś challenge z klapą Tytana, no to wstrzymajcie się. Klapa się nie otwiera, nie wiedzieć czemu. Ostatnio z Maciejem lutowaliśmy. Cały praktycznie odcinek, zresztą widzieliście to i za cholerę nie chciała się otworzyć. Dobra, tylko teraz tak. Jak tu najlepiej wystartować, żeby od razu później mieć szansę wystartować na tamten most? Ej, dobra, żeby nie zahaczył latarnię. Ej, oderwij tą maszynę, oderwij, no oderwij! Uff. Nie, bo ten budynek przede mną. Bodajże hangar luksusowych dostawców samochodów i samolotów. Pegas? Tak, coś w tym stylu. No ale dobra, pewnie oni to mają swoje przybytki, ale o co mało bym się tam rozbił? Na szczęście nie. Dobra, to będzie pierwszy. Co go tak telepie? Co jest grane? Dobra, jest pierwszy. Okej. Teraz tutaj był drugi. Aha, tam go widzę w oddali, ale kurczę, czy to jest to samo? Nie, to chyba nie jest to samo. Zresztą dobra, jest w innym miejscu już, dobra, nie bądźcie tacy małostkowi. Kamil na pewno nie jest, on jest autorem challenge'a i tylko w sumie on tutaj powinien mieć coś do mówienia. tak oficjalnie i poważnie. Dobra, jest drugi. Mam nadzieję, bo to jest znak poprawy, że go nie zahaczył. Dobra, mościg numer 2. No to pora poszukać trzeciego. Tam było zbyt wąsko, gdzie próbowałem poprzednim razem, więc naprawdę trzeba znaleźć coś innego. Może gdzieś w pobliżu autostrady? Ale nie tej tutaj w mieście, tylko tej na obrzeżach. W sumie mogę próbować jeszcze pod mostem przelecieć tam, gdzie niedaleko jest Fort Zancudo. Tam chyba było dużo miejsca. Znaczy nie aż na tyle dużo, żeby tam pewnie Tytanem przelecieć. Cholera, no! Tu? Nie, za wąsko. Nie, serio, za wąsko. Ja chciałbym, żeby ten challenge się naprawdę udał. Nie tylko, że statystyki polepszę. No ale też jeden challenge od Kamila już spieprzyłem, więc przydałoby się chociaż drugi wykonać poprawnie i należycie. Więc w tym kierunku. Okej, dobra. No to widzimy się u celu naszej podróży i mam nadzieję, że most się nada. Okej, dobra. Widać most w oddali, więc nabierzmy może delikatnego dystansu. Dobra, i teraz ostry zakręt w prawo. Mam nadzieję, że on nie jest aż tak nisko, żeby mnie dał rady przefrunąć. O cholera, on jest bardzo nisko. I ja jeszcze mam przestrzeń między, no psz, nie zmieszczę się tutaj. Kurde, i stąd na lotnisko. Ale hardcore. Ale nie, dobra, uwaga. Próba zostanie podjęta. Oj nie, o, ej, ciu. A, ej, dałem radę! Nie wiem jak, ale się udało. A, i teraz co z tego? Jak jeszcze mam przejść do góry nogami, a na pewno się do góry nogami nie uda. No przynajmniej nie pod tym. Nie, ale serio, spójrzcie jak wygląda latanie do góry nogami. Moment, nabiorę wysokości chociaż troszeczkę. Ej, nie, ale serio, jakim cudem to się udało? Przez zahaczyłem.
To jest mały i delikatny wgniot, nie eksplozja, ale miło, naprawdę bardzo miło. Ale dobra, tak wygląda latanie do góry nogami. Chcę teraz utrzymywać pułap. Niestety nie mogę. Maszyna momentalnie spada i ten co mogę zrobić, to ją obrócić i starać się poderwać. Ach, na szczęście się udało. Nie, ale serio, zaraz przelecimy na drugą stronę tej góry, obrócę go jeszcze raz, żeby nie było, że to robię specjalnie albo coś. Po prostu naprawdę ciężko to zrobić. Musiałby być most naprawdę z bardzo dużą przestrzenią pod nim. Ej, moment, most kolejowy gdzieś w górach? Ej, gdzieś tu? Patrząc na lewo, nie, raczej takiego mostu nie znajdę odpowiedniego. Ale dobra, no powiedzmy tak, jestem znowu dosyć wysoko, uwaga, obracam maszynę. Obracam i teraz momentalnie już gałka jest wyciągnięta do przodu, bo przypominam, to jest odwrócone sterowanie, jesteśmy w maszynie latającej i on cały czas spada, więc obrót jest jedyne, co mogę zrobić, ale teraz już nie uratuję chyba. No, ej, nieźle. Dobra, jakieś umiejętności pilotażu powinny wzrosnąć, nie sądzicie? Bo Superlama nie ma ich zbyt wiele chyba, 40% ledwo, a już sporo się nalatałem i to laserkami, teraz tytanem również. Nie, no dobra, Kamilo, no co, rozbić się, próbując przelecieć do góry nogami, czy uznamy tego challenge'a za zaliczonego? Tam w komentarzu mówiłeś, że chcesz tego zobaczyć, jak próbuję, bo nie wiedziałeś, że się nie da. No w sumie, kurczę, inaczej. W teorii się da, bo można przez sekundę czy dwie poruszać się do góry nogami, ale ten most musiałby być zawieszony chyba w powietrzu. Ultum miejsce, jakieś 100 metrów, żebym mógł sobie tak swobodnie przelecieć. O, w tym momencie musiał przelatywać, żebym mógł jeszcze odwrócić maszynę i obrać odpowiedni kurs z powrotem. No dobra, no to uznajmy, że po komentarzu Kamila zrobimy tutaj challenge completed. I teraz spróbujemy przelecieć pod tym, bo ten jest chyba najwyżej umiejscowiony. Pod tym spróbuję przelecieć do góry nogami. Tylko kurde, aby gościu nie przestał do mnie strzelać, też by było fajnie. Cholera, to nie poderwę. Raczej. No dobra, więc zrobimy tutaj delikatny nawrót za chwilkę. Tylko czy ja w ogóle się wpasuję w to przelecenie do góry nogami, a też w sumie moment, miałem tylko przelecieć. Nie muszę z tego ujść z życiem. Ej, dobra, to zmienia troszeczkę postać rzeczy. I tak nie jest dobrze, okej, ale może się uda. Chyba, że tu już rozbiję, no bo przecież... Nie w hangar, nie w hangar. Ej, dobra, mniej więcej tak bym musiał lecieć, żeby mieć później łatwość z obrotem maszyny. Cholera do góry. Bardziej podrywaj. Jeszcze trochę, zanim zacznę ją obracać. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze kawałek. Dobra, teraz. Obracaj! Fuck! Chyba nie. Cholera, nie doleciałem. Zabrakło parę metrów, ale naprawdę widzieliście, że wyczekiwałem naprawdę długo. O, a kurde. Niestety, tytan utopiony. Ej, ale dobra, powiedzmy, że tak, przepłynąłem pod trzema mostami, to może jeszcze raz spróbuję. No w końcu lotnisko nie jest aż tak daleko, jest tam. Widać je gołym okiem. Więc dobra, jeszcze jedna próba przelecenia do góry nogami tytanem pod tym właśnie mostem. Uwaga, tam. Dawaj. No Hitmana potrącasz i się nie zatrzymujesz. Bardzo niemiło z twojej strony. Ale głupie postępowanie. Patrz, ten się zatrzymał i oszczędzi życie. Straci jedynie samochód, a później ciebie skupią, dopadnę i zginiesz marnie. W męczarniach. I zginie też twoja cała rodzina. Matka, żona, dzieci, kochanka, która tak naprawdę nie należy do rodziny, ale pewnie ci na niej też zależy. Ona też zginie. Nawet twój chomik. Wszyscy dead. Po hardcore. Tadam! Pojawił się na szczęście znowu. Nie, teraz fajne jest to, że ten most naprawdę nie jest daleko, więc próbę praktycznie będę mógł podjąć od razu. No ale musiałem jeszcze przypłynąć swoje wpław do najbliższej plaży, bo coś wchodzenie po drabinkach w dalszym ciągu super dla mnie nie wychodzi. Dobra, śmigiełka w ruch. Wszystkie cztery, żadnych dodatkowych uszkodzeń nie ma. Więc tutaj, delikatny kurs. Znowu nie zahaczając o ten słup.
Dobra, no już byś mógł się oderwać. Nie obraziłbym się, serio. Dobra, podwozie schowane. I teraz tak, poruszać się bokiem. Ojej, no nie, to nisko. Dobra, bokiem, żebym go zdążył odwrócić. Dobra, okej. I jeszcze trochę, teraz będę musiał jeszcze więcej wyczekać. Dobra, już. No znowu chyba za blisko, cholera, no. Jeszcze dłużej? Dobra, moment, wypłyniemy prosto do góry i zobaczmy, może się udało. No, ej, no wychodź. Dobra, prosto do góry. Oj. Oj, już widać po cieniu, że chyba delikatnie za blisko. Ej, moment, osłabę, nie zdążył wypłynąć. Ej, ale my jesteśmy po tej drugiej stronie mostu. Tak, w sumie, ej, chyba się udało. Ale może było spróbować jeszcze raz. No dobra, kit, jeszcze jeden raz. Tam ta da super lama. Dawaj, dawaj. No kurwa, nie wierzę, koleś. Oh, Agent 47 cię zaraz dopadnie. Dobra, teraz tego też wypadało. Jak rozdzielać sprawiedliwość, to równo pośród wszystkich. Dobra. A, ta policja niepotrzebna. A ten już się boi. Cholera. Nie, dobra, daj tą kolę. Lej tą kurde kolę! Silnemu chce się pić. Nie, dobra. Nie lubię tego filmu. Książka zdecydowanie lepsza, ale też niewybitna, nie? Więc nie wiem, czy była godna adaptacji filmowej. Ale cóż. Dobra, lotnisko. Za moment. Za dłuższy moment, takim kurde ciężkim samochodem. Ohohoho! Ładne triki. Szkoda, że się nie udało. Nie, dobra, potek rozwalony. Tak przejdę. Dobra, policjanci jeszcze gonią, ale chyba się uda wystartować tytanem. Oczywiście, o ile się pojawi, ale zawsze się dla mnie pojawia teraz już. Jest kochany. Dobra. Jak on wyskoczył, co za koleś, nie? Dobra, kałak nie będzie ci potrzebny, lepiej wyczyść ręce z potu, bo zaraz położysz je na drążkach do sterowania tytanem. I mam nadzieję, że tym razem uda się przejść bez, tak, już bez żadnych niedomówień, bez żadnych możliwych obiekcji na drugą stronę. Czyli po prostu tak, żeby wrak był w całości po drugiej stronie mostu. Dobra, policjanci oczywiście w momencie, kiedy ja startuję, nagle im się przestaje chcieć mnie ścigać. Ale też i dobrze, bo jeszcze by strzelali. Dobra, znowu boczkiem. I tym razem już cholera, nie wiem jak długo, ale prawie do momentu zarycia skrzydłem właśnie w most. Dobra, jeszcze trochę. Jeszcze. Już mam wrażenie, że za późno, ale dobra, obróćmy. Fucking shit. A jeszcze raz, dobra, jeszcze raz. I to jadę sobie na lotnisko i tak się zastanawiam, kurczę, czy nie denerwuje was trawa rosnąca w dziwnych miejscach? Na przykład w powietrzu. Kurde, jakie niedopatrzenie. Ej, ale za nic nie chcę zniknąć, to jest najlepsze. Nie, dobra. Więc przejeżdżając obok tej latającej trawy, przejedźmy od razu na lotnisko. Tam weźmy tytana i po raz ostatni spróbuję przelecieć do góry nogami. Pod mostem. No, naprawdę było blisko. Ty mnie ten żuraw! Pieprzą. Dobra, panie pilocie, wszystko na miejscu. Pasy zapięte, pasażerowie powiadomieni o tym karkołomnym manewrze, jakiego będziemy próbować. Więc dlatego nie ma żadnych pasażerów oprócz mnie. Nikt nie był na tyle kretynem, żeby tutaj wsiąść na pokład tego samolotu, wiedząc, co się tutaj święci. Zwłaszcza, że dwie poprzednie próby się nie udały, a tak właściwie trzy. Bo dwie zakończyły się utopieniem samolotu, a jedna śmiertelnie kolizja z żurawiem. Czy tam z dźwigiem. Nie, za wcześnie, cholera, za wcześnie. Ale dobra, może, moment, może... się uda. Dobra, uwaga. Uwaga, obrót! No przeleciałem na drugą stronę, na pewno. To jest pewne, ale niestety życia nie uratowałem. No dobra, kochani, no to w takim wypadku
Ja się z wami żegnam w tym odcinku. W tym momencie kończymy. To trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej, a ty przestań włazić w kamerę, ty kretynie. Co ty czwartą ścianę chcesz przedrzeć? Podać łapę wszystkim widzom? Ej, w sumie ja byś mógł, to uczyń to w moim imieniu, bo ja bym to zrobił, ale nie mam takich możliwości. Dobra, pozdro, cześć, hej.